Martwiliśmy się o suszę, a tymczasem czerwiec zrobił nam sikusa. No także maj, bo spadło w niektórych rejonach kraju naprawdę sporo deszczu. No ale niestety, to także niesie ze sobą swoje konsekwencje agrotechniczne. Zazwyczaj mogliśmy o tym porozmawiać na dniach pola, spotkać się, porozmawiać z kolegą na polu, przedyskutować problemy. Teraz te problemy przeniosły się i dni pola przeniosły się do wirtualnej rzeczywistości. Czy to to samo? No nie do końca, ale lepszy ryt niż nic. A tymczasem unijni urzędnicy myślą i szlifują strategię od pola do stołu. Co to oznacza? To oznacza, że będziemy mieli, albo chcą tego od nas unijni urzędnicy, mniejszego zużycia pestycydów, mniejszego zużycia nawozów, przestawiają się na produkcję eko. Ekologicznie, ale czy ekonomicznie? Odpowiedzcie sobie sami o tym i o innych tematach piszemy w najnowszym numerze Topagrama. Od pola do stołu. Unijny pomysł na zielone rolnictwo. W nowej unijnej strategii rolnik ma produkować zdrową, bezpieczną i tanią żywność. Zrównoważonymi metodami przy uwzględnieniu ochrony środowiska i klimatu. Czy da się to wszystko połączyć? Ile kosztuje lanie wody? Choć ostatnie deszcze oddaliły widmo katastrofalnej suszy, wielu rolników nadal zamierza inwestować w budowę własnych systemów nawadniających. Przyjrzyjmy się kosztom takich inwestycji. Sprzedawać w żniwa? Tuż przed żniwami zastanawiamy się, jakie będą ceny skupu rzepaku i zbóż. Żeby przewidzieć rozwój sytuacji na rynku, bilansujemy ważniejsze dane. Rozdziobią i pogryzą. Znikające w oczach źdźbła zbóż, wydziobane pola z soją i grochem, powiadane siewki kukurydzy. To nie obraz plag egipskich, ale coraz częstsze fakty u nas. Bez zbędnego przerzucania. Kiedy brakuje wody, trzeba jak najmniej uprawiać glebę, by zachować ją dla roślin. Im mniej zabiegu wykonasz, tym mniej wody stracisz. Żniwa pierwszą uprawą. Kombajn zbożowy wykonuje pierwszy zabieg uprawowy pod kolejne zasiewy. Ma to duże znaczenie, zwłaszcza przy coraz częściej stosowanych uproszczeniach. ASF w Leszczyńskim. Pomór znów zaatakował w Wielkopolsce. Co to oznacza dla producentów trzody chlewnej? Mamy mleko we krwi. Miałem 5 lat, gdy tata nauczył mnie doić. Zawsze mnie interesowały krowy i maszyny. Zamierzam zostać na wsi, nawet jeśli nie w rodzinnym gospodarstwie i trzeba będzie zakładać inne od zera, mówi Kinga Holajda, bohaterka naszego reportażu.